tym zadaniu musimy wskazać nierówność z wartością bezwzględną, która opisuje przedział obustronnie domknięty od minus 1 do 3. Żeby rozwiązać to zadanie, to chyba najprostszym sposobem będzie skorzystać z interpretacji graficznej nierówności z wartością bezwzględną i żebyśmy mogli to zrobić, to na początku zaznaczymy sobie na osi x-ów ten podany przedział. Czyli narysujmy sobie oś x-ów i teraz zaznaczmy krańce przedziału, czyli minus 1 oraz 3. Przedział jest obustronnie domknięty, to możemy w tych krańcach przedziału narysować, namalować zamknięte kółka, zamalowane. No i narysujmy jeszcze ten nasz przedział. Gdy jest już on gotowy, to możemy przystąpić spokojnie do wyznaczania szukanej nierówności z wartością bezwzględną. Żeby wyznaczyć tą nierówność, to musimy wykonać dwa kroki. Pierwszy krok to wyznaczyć środek tego przedziału, liczbę, która leży dokładnie po środku między minus 1 a 3. W tym przypadku widać na oko, że to będzie 1, jednak jeżeli te liczby byłyby bardziej skomplikowane i nie byłoby widać na oko, ile wynosi liczba leżąca dokładnie po środku pomiędzy tymi dwiema liczbami, to ten środek zawsze łatwo możemy policzyć, licząc średnią arytmetyczną z krańców przedziału, czyli po prostu dodając krańce przedziału do siebie minus 1 plus 3, i dzieląc na 2. To się równa w naszym przypadku minus 1 plus 3 to jest właśnie 2. 2 na 2 to się równa środek, czyli w naszym przypadku 1. No i to jest pierwszy ważny krok. Wyznaczenie środka, a drugi ważny krok to wyznaczenie odległości od środka do krańców przedziału. Zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu ta odległość oczywiście musi być taka sama, ponieważ to jest środek i w tym przypadku widać również na oko, że ta odległość jest równa 2. Zarówno tutaj, jak i tutaj. Jeżeli tego nie widać na oko, ile ta odległość jest równa, to oczywiście możemy spokojnie odjąć od krańca przedziału tego prawego, czyli od trójki, środek 3 minus 1 i wyjdzie nam ta szukana odległość 2. No i teraz tak. Jeżeli mamy już zarówno środek, jak i tą odległość od środka do krańca przedziału, to możemy spokojnie napisać nierówność z wartością bezwzględną, z wartością bezwzględną, która opisuje taką sytuację. Jak to zrobić? Wystarczy, że skorzystamy z takiego ogólnego schematu, który mówi, że taki przedział można opisać następującą nierównością z wartością bezwzględną. Otwieramy wartość bezwzględną. W środku piszemy x minus. Teraz napiszemy środek, czyli my powinniśmy napisać tą jedynkę. Jednak ja na razie napiszę wzór ogólny, to napiszę słowem x minus środek. Następnie tutaj musimy napisać odpowiedni znak nierówności, albo mniejsze równe, albo większe równe i po tym znaku napisać odległość od środka do końca przedziału, czyli naszą dwójkę. Ja na razie również napiszę słowem odległość. Jednak jak wyznaczyć ten znak? Czy on będzie w tą stronę, czy w drugą stronę? Jeżeli przedział składa się z jednego fragmentu, to wówczas znak nierówności będzie, może wezmę nawet inny kolor, znak nierówności będzie taki, o, w takiej sytuacji, gdy przedział jest domknięty, składa się z jednego obszaru, że tak powiem. Natomiast w sytuacji, gdy przedział rozchodzi się na boki, czyli może weźmy taki zielony, jeżeli wygląda mniej więcej w taki sposób, to wówczas nierówność będzie w drugą stronę, nierówność będzie taka. Z czego to wynika? Jeżeli przedział jest domknięty, składa się z jednego elementu, no to wówczas interesują nas te wszystkie x-y, które są oddalone od środka o mniej niż w tym przypadku dwie jednostki, czyli jest znaczek mniejszości. Natomiast jeżeli przedział jest taki duży, rozwarty, rozchodzi się na boki, to interesują nas te wszystkie x-y, które są oddalone od środka o więcej niż dwie jednostki, czyli dlatego jest znaczek większości. No dobra, to jest taki ogólny schemat i my teraz, korzystając z tego schematu, zinterpretujemy sobie ten nasz przedział, który jest tutaj namalowany kolorem czarnym. Napiszmy zatem nierówność z wartością bezwzględną, czyli wartość bezwzględna z x minus środek, czyli minus 1. Przedział składa się z jednego fragmentu, jest domknięty, czyli interesują nas te wszystkie x-y, które są oddalone od środka o mniej niż dwie jednostki, czyli piszemy znaczek mniejszości bądź równości, dokładnie rzecz biorąc, bo
przedziały są domknięte. O właśnie, jeszcze taka uwaga, gdyby przedziały były otwarte, to tutaj oczywiście te znaczki są bez równości. Po prostu jest znak ostry mniejszości bądź ostry większości. No i co my tutaj jeszcze musimy dopisać? Odległość, czyli w naszym przypadku to była liczba 2. Zatem ostatecznie otrzymujemy odpowiedź, że ten przedział jest opisany taką nierównością z wartością bezwzględną. I taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie C.